Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Bartosz Pawlicki i zapraszam na dzisiejsze specjalne wydanie Alo Dziennika. Świętujemy rozpoczęcie roku szkolnego, ale zanim wszyscy usiądziemy do książek, zeszytów lub komputerów, przypomnijmy sobie, jak nasi uczniowie spędzali wakacje. Oddaję głos Hubertowi, naszemu reporterowi. Dzień dobry, Bartku. Masz rację, te wakacje były dość niezwykłe. Nie tylko ze względu na swoją długość, ale również obostrzenia, które obecnie obowiązują. Ale nie skupiajmy się teraz na przykrych rzeczach. Dobrze Państwo wiedzą, że wakacje wakacjami, ale niektórych aktywności nie można zaprzestać. Mam na myśli m.in. ćwiczenia naszych muzycznie uzdolnionych kolegów. Posłuchajmy, co chcą nam przekazać. Cześć, jestem Madzia, a to jest mój fagot. Jak dla mnie najlepszy instrument świata. Sami słyszeliście, jaką ma piękną barwę. No i właśnie dlatego z chęcią poświęca się każdą wolną chwilę na granie, nawet w wakacje. Wtedy człowiek się aż lepiej czuje. Polecam. Cześć, nazywam się Radek. Od 2 lat przyszedłem na gitarze. Utwór, który przyszedłem z przejście, to Fade to Black zespołu Metallica. Utwór ten jest zagrany na 2 gitary, dlatego musiałem skonować się w programie montażowym, żeby to jakkolwiek brzmiało. Moim ulubionym gatunkiem muzyki jest metal. Słucham zespołów takich jak Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Sabaton. No i to w sumie tyle. Wolę grać muzykę niż mówić. Widzimy tutaj doskonały przykład MMUC, czyli jak to czasem nazywam, młody, muzycznie uzdolniony człowiek. Dawno się tak nie uśmiałem. Jak widzieliśmy, jedni tworzą muzykę, tymczasem inni ją wykorzystują. Cześć, mam na imię Maja. Moją pasją jest taniec irlandzki. Pierwszy raz z tańcem irlandzkim zetknęłam się na przedstawieniu o Kopciuszku w pierwszej klasie podstawówki. Bardzo mnie wtedy zachwycił, więc od drugiej zapisałam się na zajęcia. No i tak już zostało.
Teraz ja razem z moją grupą z Akademii Tańca Salake występujemy w teatrach i bierzemy udział w zawodach, no i odnosimy sukcesy. Moim największym sukcesem razem z całą grupą jest zajęcie 3. miejsca w Mistrzostwach Europy ze stepu. Bardzo lubię to, co robię i nie wyobrażam sobie mojego życia bez tańca. Jako zwieńczenie naszej części artystycznej chcemy pokazać Państwu kilka wspaniałych prac plastycznych autorstwa naszej uczennicy. Cześć, jestem Ola. Bycie nastolatkiem w obliczu światowej apokalipsy jest trudne. Dorośli tracą pracę, dzieci tracą życie towarzyskie, a ja rekreacyjnie przyklejam rzęsy klejem do drewna. Mogłabym Wam teraz mówić o sobie, ale moją pasję wystarczy zobaczyć. Dlatego chciałabym Wam teraz powiedzieć dziękuję. Za to, że jesteście. Za to, że to teraz oglądacie. Za to, że tworzymy taką piękną i kreatywną społeczność. Za to, że udało nam się przetrwać kolejny koniec świata. Po prostu dziękuję. A teraz oddaję głos Bartkowi. Robi wrażenie, nieprawdaż? I na zakończenie proponuję Państwu ten oto górnolotny materiał. Zatem kończymy dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę. Pamiętajmy o noszeniu maseczek, myciu rąk oraz trzymaniu dystansu społecznego. Jak mawiał klasyk, jesteśmy w tym wszyscy razem.